Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w ten gorący czas. Zaczynają się wakacje, letnia kanikuła, a ja chciałem w imieniu zespołu redakcyjnego zaprosić Państwa do lektury kolejnego, 26 już numeru tygodnika Siedleckiego. Na tytułowej stronie zaczynamy od naszej corocznej wspólnej zabawy z naszymi Milusińskimi, a mianowicie Mała Miss, Mały Mister. Zakończyła się ta zabawa, konkurs i obszerna relacja oraz zwycięzcy tego nie konkursu, albo nazwijmy to małych wyborów. Pensje w dół. To materiał napisany przez Mariolę Zaczyńską, a Mariola porusza w nim problem zadłużenia Siedleckiego Szpitala Wojewódzkiego i w związku z tym koniecznych pewnych cięć chwilowych, jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników. Więcej dowiecie się Państwo w artykule Pensje w dół. Nasze małe euro, emocje jak na euro, to relacja z turnieju Sokolik, którego Tygodnik Siedlecki jest organizatorem od początku, czyli już grubo ponad 20 lat, a w zasadzie 30. Walczyło kilka tysięcy młodych chłopców i dziewcząt w eliminacjach. Do Siedlec w ubiegłym tygodniu przyjechały 24 drużyny, które rozegrały turniej finałowy. O emocjach, o zwycięzcach, o atmosferze pisze redaktor Mirosław Buczek i ja miałem przyjemność zilustrować to dla dzieci bardzo ważne wydarzenie zdjęciami. Zapraszam do lektury. Uwaga, starość. Każdy z nas starzeje się. W tej chwili coraz więcej ludzi w słusznym wieku, nie powiem w podeszłym, porusza się po drogach, jeżdżą samochodami, rowerami. Jak mamy ich traktować? Są normalnymi użytkownikami dróg, tak jak każdy. A czy zawsze jesteśmy uprzejmi? Czy zwracamy uwagę, że ktoś może czegoś już nie móc, nie dosłyszy? I wtedy nasze zachowanie może wpłynąć na bezpieczeństwo starszej osoby. I ten artykuł, uwaga, starość, jest początkiem konkursu Jeżdżę Bezpiecznie, prowadzonego pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach i naszej redakcji. Zapraszam do lektury, do przestrzegania przepisów i oczywiście do udziału w tym konkursie. Raczyński odchodzi. Ta postać jest bardzo dobrze znana w kręgach siedleckiej oświaty. Niedawno prawie 80-letni pan Antoni Raczyński podjął decyzję o odejściu na emeryturę. Ostatnie 20 lat przepracował bardzo twórczo w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Bywało tak, że mówili do niego znajomi: panie profesorze, podjął decyzję, odchodzi. Szkoda, bo wiele dobrego dla tej organizacji zrobił. A wspomnienie i osiągnięcia pana Antoniego Raczyńskiego przybliża Justyna Janusz. Wygrali Turcy. To zagadkowy tytuł, ale mówiący w artykule o imprezie, która jest jedną z ważniejszych imprez w okresie przedolimpijskim w zapasach stylu wolnym. Memoriał Ziółkowskiego rozegrany w Siedlcach zgromadził całą światową czołówkę. O walkach, o zwycięzcach pisze Mirosław Buczek w artykule Wygrali Turcy. Redaktor uczeń na wycieczce. Otrzymywaliśmy konkurs Redaktor uczeń, którego organizatorem jest nasza redakcja. Zwycięskie zespoły redakcyjne z gazetek szkolnych odwiedziły naszą drukarnię i zobaczyły, jak powstaje tygodnik siedlecki i nie tylko. I na koniec zostawiłem kolejny dramat Volkswagenem w autobus. W poniedziałek rano około godziny 6.30 trzech młodych ludzi, kierowca,
trochę ponad 20 lat, kierując samochodem Volkswagen, wyprzedzając na łuku drogi, na podwójnej ciągłej linii, zjechał na lewy pas i zderzył się czołowo z autokarem wiozącym dzieci na wycieczkę. Wielokrotnie mówiłem i pokazywałem na łamach w gazecie różnego rodzaju wypadki. Obrywało mi się niesamowicie za to, że gonię za sensacją, że jestem hieną. Tym razem też tam byłem, pokazałem. Pokazałem brak rozwagi, głupotę, a może ktoś jadąc i spiesząc się zastanowi się, zdejmie nogę z gazu i oby wrócił do domu bezpiecznie. Dziękuję Państwu i tym jednak na koniec optymistycznym akcentem, bo życzę wszystkim powrotów z wakacji szczęśliwych. Do zobaczenia po wakacjach.